I Pan powiedział do Mojżesza: przemów do synów Izraela i powiedz im, aby robili sobie frędzle na skrajach swoich szat przez wszystkie pokolenia, a do frędzli niech przyprawią sznurek z błękitnej tkaniny. 4 Księga Mojżeszowa, 15 rozdział, 37 i 38 werset. Sznurek błękitny. Co wyróżnia obywatela nieba? Dzieciom Izraela powiedziano, aby włożyli błękitny sznurek na brzegi swoich szat, aby pamiętali o przykazaniach Pana i nie szukali myśli swoich serc ani pożądań swoich oczu. Tak mówi nam m.in. 4 Księga Mojżeszowa, czyli Księga Liczb, rozdział 15, werset 39 do 40. Jakże trwałym przypomnieniem miał być dla nich ten błękitny sznurek. Nosili go gdziekolwiek się udali. Miał być stale przed ich oczami. Czy nie możemy wyciągnąć z tego zbawiennej lekcji? Nie jesteśmy proszeni o noszenie błękitnego sznurka, ale możemy stale przypominać sobie, do kogo należymy i komu służymy, abyśmy mogli zachować nasz prawdziwy charakter i nigdy nie pozwolić sobie na dwuznaczne skojarzenia. Istnieje pilna potrzeba tego w cudzysłowie sznurka dzisiaj, ponieważ żyjemy w czasie wielkiego duchowego zaniedbania, światowości, osobistego uzależnienia od ducha wieku. Wszędzie mówi się nam, że czasy się zmieniły, że Biblia i chrześcijanie muszą się do tych zmian dostosować. Cóż bardziej niż kiedykolwiek potrzebujemy Słowa Bożego, aby nas prowadziło. Czasy się zmieniają, a my musimy się nauczyć, jak w innym kontekście stosować w praktyce biblijne prawdy, które się nie zmieniają. Niebieski, błękitny kolor nieba reprezentuje to, co niebiańskie. Symbolicznie sznurek błękitny informuje, że będąc na ziemi, chrześcijanin jest obywatelem nieba przechodzącym tutaj. Chrześcijanie muszą pokazać, że ich interesy nie są na ziemi, ale w niebie. Tak jak mówi nam list do Kolosan, 3 rozdział od 1 do 3 wersetu. Tak jak Bóg wyprowadził dzieci Izraela z Egiptu, tak samo wyprowadził nas ze świata i nie jesteśmy już jego częścią. Tak jak Chrystus nie był ze świata, mówi nam to m.in. Ewangelia Jana 17, rozdział 14, werset. Musimy o tym pamiętać. To właśnie mówi Jezus do swojego Ojca dwukrotnie w tej pamiętnej modlitwie z Ewangelii według Jana 17, rozdział. Gdybyśmy nosili ze sobą to, co sugeruje ten błękitny sznurek, nasz niebiański charakter, bylibyśmy bardzo ostrożni co do tego, gdzie chodzimy i na jakie skojarzenia sobie pozwalamy. To właśnie posiadanie takiego sposobu myślenia prowadzi do praktycznej świętości. I Pan powiedział do Mojżesza: przemów do synów Izraela i powiedz im, aby zrobili sobie frędzle na skrajach swoich szat. Przez wszystkie pokolenia, a do frędzli niech przyprawią sznurek z błękitnej tkaniny. 4 Księga Mojżeszowa, 15 rozdział, 37 i do 38 werset.